Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o moim zdaniem dosyć dziwnym sporze, czy LGBT to ludzie, czy ideologia. Zapraszam. Żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy, najpierw zdefiniujmy sobie słowo ideologię. Użyję tutaj po prostu encyklopedii PWN. Pod hasłem ideologia mamy definicję. Pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Zgodnie z tą definicją, nie mamy tutaj tak naprawdę za bardzo, czy w ogóle negatywnego znaczenia tego słowa. My jednak gdzieś tam spontanicznie odbieramy to słowo jako w jakiś sposób negatywne. Pewnie jest to troszeczkę ślad takiego marksistowskiego pojmowania tego słowa. Tam faktycznie ono pojawia się w negatywnym kontekście, to znaczy to właśnie w marksizmie ideologia to były takie fałszywe poglądy, które służyły do tego, żeby utwierdzić, ugruntować obecny niesprawiedliwy porządek społeczny. I podejrzewam, że gdzieś tam to zostało w naszej świadomości, w sensie naszej jako narodu polskiego, zostało w świadomości takie lekko negatywne znaczenie tego słowa. No, zgodnie z tą definicją, którą teraz będę się posługiwał, w zasadniczo nie ma w tym słowie jakiegoś negatywnego znaczenia. Jest to po prostu zbiór poglądów, który służy do interpretowania świata i przekształcania świata. I teraz do samej rzeczy, do samego sporu. Określenie LGBT, czy to ludzie, czy ideologia. Samo rozwinięcie skrótu wskazuje na to, że chodziłoby o opisanie pewnej grupy społecznej. Tak? Grupy, która identyfikuje się właśnie w ten sposób. Każda literka służy do tego, żeby opisać jakąś grupę osób. No i teraz jakby ten zbiór ma stanowić takie pojęcie, które opisuje daną grupę osób. I w tym sensie można powiedzieć, tak, że mówimy tutaj o słowie, które odnosi się do grupy osób. Jednak, czy jednocześnie ta grupa osób to jest jakiś przypadkowy zbiór? No nie, jak najbardziej jest to zbiór, który posiada pewne poglądy, pewne wspólne pojęcia, które jednoczą tą grupę, sprawiają, że właśnie można ją określić tym jednym słowem. A więc jak najbardziej mówimy tutaj o osobach, natomiast mówimy tutaj o osobach, które posiadają pewne poglądy, pewną doktrynę można powiedzieć, a nawet ideologię, to znaczy poglądy, które interpretują cały świat i próbują też przekształcać ten świat zgodnie ze swoją interpretacją. I to naprawdę samo w sobie nie ma w tym zupełnie nic negatywnego. Tak? Zgodnie z tą definicją słowa ideologia, gdy mówimy o Kościele katolickim, jak najbardziej mówimy o osobach, tak? Natomiast jak najbardziej te osoby zjednoczone są poprzez pewien zbiór poglądów, poprzez wiarę, poprzez prawdę wiary i można powiedzieć, że właśnie poprzez ideologię, zgodnie z tą definicją ze słownika PWN, to znaczy zbiór poglądów służący do interpretowania świata i później również go przekształcania zgodnie z tą interpretacją. Jakby w samym tym sposobie patrzenia na rzeczywistość, to znaczy tak, mamy do czynienia z osobami, które są zjednoczone przez pewne poglądy, przez właśnie ideologię, samo w sobie to nie jest w żaden sposób negatywne, to jest zupełnie neutralne. Natomiast dlaczego pojawia się ten spór? Dlaczego, gdy powie się, że LGBT to ideologia, to wzbudza to tak wielkie emocje? Pewnie dlatego, że no, słowo ideologia kojarzy nam się negatywnie i tak samo, gdyby powiedzieć, że Kościół to ideologia, to skojarzyłoby się to w jakiś sposób negatywnie, natomiast z punktu widzenia logicznego nie ma tutaj absolutnie żadnej nieścisłości, żadnego błędu, żadnej niedokładności. Jest to ściśle logiczne, to znaczy oczywiście Kościół to są ludzie, którzy są w Kościele. Tutaj jakby nie wchodzę w teologiczne interpretacje, tak? W sensie mistyczne ciało Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wykład teologiczny, tylko bardziej taki filozoficzny pod kątem właśnie bardzo konkretnego zagadnienia.
A więc jak najbardziej, gdy mówimy o Kościele katolickim, mówimy o ludziach, natomiast zjednoczonych przez pewne poglądy, a więc stwierdzenie, że Kościół to ideologia, pomimo że może się kojarzyć negatywnie, zasadniczo jest logiczne, logicznie słuszne. Czyli Kościół to jest zjednoczenie ludzi, którzy są właśnie zjednoczeni przez pewne poglądy. To samo należy, czy można powiedzieć również o LGBT. To jest grupa ludzi, którzy są zjednoczeni przez pewien zestaw poglądów, przez pewną ideologię, zgodnie z tą definicją. Zbiór pojęć, poglądów służących do interpretacji rzeczywistości i później przemieniania tejże rzeczywistości. Jaki to jest zbiór poglądów, o którym tutaj mówię? Pokuszę się na przedstawienie jakby takich dwóch punktów, które uważam za fundamentalne, które moim zdaniem można by potraktować właśnie jako taką bazę, która jednoczy wszystkie te osoby, które interpretują, które identyfikują się właśnie z tą grupą osób. Pierwszy fundamentalny pogląd, pierwsza fundamentalna teza, która jest częścią tejże ideologii, to jest moim zdaniem twierdzenie, że ludzka płciowość nie jest w pierwszej linii stworzona dla zrodzenia i wychowania potomstwa. To znaczy oderwanie tego celu, czy zmiana pierwotnego celu. Rozumiemy, zgodnie z zarówno filozofią, teologią katolicką, jak i większością systemów, powiedzmy, takich filozoficzno-etycznych, ludzka seksualność jest dla zrodzenia potomstwa. Tak, nie przez przypadek mówimy o układzie rozrodczym. Tak, chodzi o zrodzenie potomstwa. W konsekwencji również wychowanie, no bo oczywiście ludzkie dziecko potrzebuje rodziców przez długi okres czasu, dlatego mówimy o zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Jest to pierwszy fundamentalny cel. Dlaczego w ogóle seksualność istnieje? Tak, z punktu widzenia Kościoła katolickiego, również wielu innych systemów etyczno-moralnych. Natomiast tutaj w przypadku tej ideologii LGBT pierwszą fundamentalną tezą, moim zdaniem, tak, to ja próbuję sobie tutaj wyczytać z tych różnych deklaracji, te wyjąć, jakby wyabstrahować te fundamentalne tezy, moim zdaniem pierwszą fundamentalną tezą jest oderwanie samej seksualności od jej celu i zmiana tego celu, czyli oderwanie od celu, którym jest zrodzenie potomstwa i nadanie nowego celu. Fundamentalnym celem, moim zdaniem, w tejże ideologii jest po prostu przyjemność. Przesunięcie tego celu z pierwszy cel to zrodzenie potomstwa na pierwszy cel to przyjemność. I później, w konsekwencji, ten drugi krok, drugi punkt, on nie jest koniecznie wynikający z pierwszego, ale jak najbardziej jest z nim spójny. Czyli można by było zrobić tylko ten pierwszy krok, tylko ten pierwszy punkt, tak jak robiła to rewolucja seksualna w roku 68, tam to jeszcze tak daleko nie zaszło. Natomiast jak najbardziej ten drugi punkt będzie logicznym wnioskiem, mimo wszystko z pierwszego punktu, logicznym, choć niekoniecznym. Jaki to jest ten drugi punkt? Moim zdaniem ten drugi fundamentalny punkt jednoczący tąże grupę osób to jest zanegowanie dwoistości płci. W jaki sposób jest to logiczne? Skoro głównym celem seksualności według tej grupy osób jest przyjemność, a nie zrodzenie potomstwa, wtedy sama dwoistość płci wymuszona biologicznie, tak, istniejąca po prostu na poziomie biologicznym, ona wtedy schodzi gdzieś tam na drugi, trzeci plan. No bo skoro seksualność nie jest dla zrodzenia potomstwa, tylko dla przyjemności, to wtedy te różnice biologiczne stają się zupełnie trzeciorzędne. I moim zdaniem właśnie mnóstwo takich poglądów głoszonych przez tą grupę wynika właśnie stąd. Tak? Skoro nie zrodzenie potomstwa, tylko przyjemność, no to przyjemność na tym poziomie seksualnym można sobie zapewnić zupełnie niezależnie od tej biologicznej płci. Stąd jest to dla nich rzecz zupełnie trzeciorzędna. Stąd moim zdaniem te tezy o tym, że tych płci jest nie wiadomo ile, że tak naprawdę to nie należy w ogóle mówić o płciach i to wszystko właśnie jest właśnie takie trans queer, czyli gdzieś tam przechodzi z jednej w drugą. I w ogóle najlepiej byłoby nie mówić o tych płciach, bo jest to rzecz gdzieś tam zupełnie trzecio, czwartorzędna. To wprawdzie większość tych osób nie neguje tak zupełnie biologicznych różnic, tak? No one chyba jednak są nie do zanegowania. Natomiast uważa ta grupa osób, moim zdaniem, że
te różnice są absolutnie nieistotne. A dlaczego są nieistotne? No właśnie dlatego, że sama seksualność nie istnieje dla zrodzenia potomstwa. Wtedy stają się one zupełnie nieistotne, czy zupełnie gdzieś tam czwartorzędne. I dlatego te osoby będą postulowały, aby zupełnie nie myśleć w tych kategoriach, czy też stworzyć nowe kategorie, nadać nowe znaczenie słowom kobieta, mężczyzna, zupełnie niezależne od samej biologicznej płci, tylko no, jakieś zupełnie nowe, swobodne znaczenie, także właśnie mężczyźni według nich też mogą rodzić dzieci, no bo płeć nie jest zależna od tego, co my określamy pojęciem płeć biologiczna. Te dwie tezy moim zdaniem można potraktować właśnie jako takie bazowe tezy tego, co określam tutaj jako ta właśnie ideologia, zgodnie z tą słownikową definicją, którą przed chwilą przytoczyłem. Czyli jest to zbiór poglądów, pojęć służących do interpretowania rzeczywistości. Jak najbardziej te dwie tezy służą do interpretowania i później również do przemieniania tej rzeczywistości. I to jest to, co obserwujemy na naszych oczach. Jak należałoby te zmiany ocenić? Tutaj odsyłam do mojego materiału, czy w ogóle tą ideologię i postulowane zmiany ocenić. Odsyłam do mojego materiału Czystość a przetrwanie narodu. Uważam, że tam jest to już w miarę wyjaśnione. Tutaj tylko bardzo krótko. Oczywiście jak każda idea, każde pojmowanie rzeczywistości, stawiane tezy, ma to konsekwencje i oczywiście wszystko, co dotyczy ludzkiej płciowości, jest rzeczą bardzo newralgiczną, dlatego że z płciowości wynika później przyrost naturalny, z podejścia do płciowości wynika przyrost naturalny, a więc również przetrwanie danego narodu. To znaczy, jeśli naród ma dobry przyrost naturalny, jeśli dzieci jest w narodzie dużo, są one również wychowane w sposób, który zapewnia im wszystko, co jest potrzebne do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy takie społeczeństwo będzie się rozwijało. Siłą rzeczy, jeśli dzieci jest niewiele lub i są wychowywane w sposób, który nie przystosowuje ich do funkcjonowania w społeczeństwie, takie społeczeństwo siłą rzeczy będzie się chyliło ku upadkowi, będzie brakowało mu po prostu sił, będzie na poziomie... No, przyrost naturalny jest tym na poziomie społeczeństwa, czym jest przemiana materii na poziomie jednostki. To znaczy, jeśli to nie funkcjonuje dobrze, no to po prostu człowiek umiera. Organizm, jeśli nie wystarczająco szybko dokonuje przemiany materii, no to po prostu ten organizm będzie powoli umierał. Także będzie ze społeczeństwem, które ma niewystarczający przyrost naturalny. Ono może próbować ściągać sobie nowych, właśnie młodych ludzi gdzieś z zewnątrz. Natomiast to z czasem albo źródła się wyczerpią, tych młodych ludzi, albo ci młodzi ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz, z czasem po prostu zdominują ten poprzednio istniejący naród i zajmą jego miejsce. I tu jakby można oceniać to pozytywnie i negatywnie, natomiast moim zdaniem to są po prostu proste fakty, tak to się odbywa i w całej historii ludzkości się odbywało. Te tezy głoszone przez te grupy są tezami, które jak najbardziej, ze względu na to, że odrywają płciowość od zrodzenia potomstwa, są to tezy, które bardzo mocno atakują przyrost naturalny danego społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że wytwarzają taką kulturę, w której płciowość jest przede wszystkim dla przyjemności, a więc dziecko jest czymś raczej niechcianym, czymś raczej wyjątkowym. I tutaj już no, myślę, że nie wymaga to zbyt wiele jakby takiego wyjaśnienia, że człowiek, który przyjmuje taką tezę, tak, że płciowość jest przede wszystkim dla przyjemności, taki człowiek raczej będzie miał mniej dzieci niż człowiek, który uważa, że płciowość jest przede wszystkim dla zrodzenia i wychowania potomstwa i widzi swoje zadanie właśnie w tym, żeby założyć rodzinę, która zrodzi i wychowa kolejne pokolenie, które będzie dobrymi obywatelami. Natomiast założenie, że chodzi tutaj przede wszystkim o przyjemność, nie sprzyja bynajmniej zrodzeniu potomstwa, a już na pewno nie sprzyja też później jego wychowaniu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście ta ideologia nie sprzyja tworzeniu trwałych rodzin siłą rzeczy.
Jeśli celem płciowości jest przyjemność, no to przyjemność jest bardziej zapewniona przez różnorodność partnerów. Natomiast jeśli celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, to do dobrego wychowania tego potomstwa jak najbardziej korzystna jest stała rodzina. Rodzina, która, w której mama i tata wzajemnie ślubowali sobie tą wierność małżeńską, którzy żyją, pozostają do końca razem, wzajemnie się sobą opiekują i opiekują się swoimi dziećmi. To z punktu widzenia wychowawczego jest dużo lepsze. To oczywiście przez osoby z środowiska, które omawiamy, będzie zanegowane, natomiast uważam, że jakiekolwiek badania właśnie społeczne, które wskazują na patologię u dzieci, na rozwój dzieci, wskazują na to, że jak najbardziej korzystne dla dzieci jest, żeby dziecko wychowywało się właśnie w trwałym związku, a nie żeby było wychowywane przez tylko jedną osobę lub przez zmieniające się związki, które gdzieś tam płynnie się w trakcie rozwoju tego dziecka rozwijają. Wychowanie młodych pokoleń zgodnie z tymi tezami, to znaczy stwierdzeniem, że ludzka płciowość jest oderwana od tego celu, jakim jest zrodzenie potomstwa i głównym celem jest zapewnienie sobie przyjemności, jak również zanegowanie dwoistości płci, wychowywanie młodych ludzi zgodnie z tymi tezami bez wątpienia doprowadzi do uzależnienia od pornografii i doprowadzi ludzi do niechęci wobec trwałych związków, jak również być może do psychologicznej niezdolności stworzenia takiego trwałego związku. Człowiek, który przyzwyczai się od samego początku do podchodzenia do płciowości w ten sposób, jako przede wszystkim do źródła przyjemności, wydaje się być bardzo nierealistycznym, że z czasem nauczy się na tyle tutaj nad sobą panować, żeby później stworzyć trwały, harmonijny związek, który będzie wymagał od niego wierności. Także uważam, że te tezy, te dwa podstawowe założenia są fundamentalnie niebezpieczne dla przetrwania społeczeństwa. Uważam, że edukacja, wychowanie młodych pokoleń zgodnie z tymi tezami wychowa pokolenia, które będą pokoleniami niezdolnymi do stworzenia trwałych związków, pokoleniami poranionymi przez uzależnienia właśnie na przykład od pornografii. Odsyłam, jak już wspomniałem, do tych dwóch materiałów. Linki będą w opisie. Podlinkuję również materiał na kanale Wojna Idei Brzydka Prawda o samotnym macierzyństwie, który przedstawia statystyki właśnie na temat różnego rodzaju patologii w rozbitych rodzinach. Tam pod tym filmem jest cały szereg statystyk, właśnie linków do statystyk w Polsce i na świecie. I również zachęcam do zapoznania się z tymi statystykami, to znaczy właśnie jeśli dla kogoś to nie jest przekonywujące, co powiedziałem, na zasadzie, że nie, to wszystko jedno, czy człowiek wychowuje się w kompletnej rodzinie, w trwałym związku, czy jest wychowywany przez jedną osobę tylko, lub w zmieniających się związkach, no to zachęcam do zapoznania się z tymi statystykami. Proszę kliknąć w ten link do filmu z kanału Wojna Idei i tam w opisie jest cały szereg tych statystyk. No cały film też je referuje, tam w opisie jest cały szereg różnych badań na ten temat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.